Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Runiczny i dziś chciałbym was zaprosić na następny odcinek. Zagrajmy w projekt Zomboid. Chciałbym wam przedstawić Roberta Kolanko. Postać tą została zaproponowana przez Shadow Vipa. I tak też zrobiłem taką postać. Ma ona niedowagę, powolną regenerację, pali, podatność na choroby, słaby żołądek, zręczność, to jest bonus, wyostrzony słuch, zorganizowane, siła. Z jakiegoś powodu poszło mi też w nieformę, chociaż tego nie wybrałem. O nic, widocznie musiało to zostać dodane. I wygląda na to, że zaczęliśmy bardzo fajnie, bo wygląda na to, że na jakimś większym budynku. A. Może to będzie miejsce, gdzie od razu bazę założymy, byłoby fajnie. Zwiedźmy sobie to miejsce. Mam nadzieję, że zombiaków nie będzie zbyt dużo. Widzę tutaj klatka schodowa. No, budynek ewidentnie duży. Ładnie to wygląda. Zobaczmy. A na razie nic, od razu będę się rozglądał za jakąś bronią. Tutaj widzę, jest sporo półek z... samochodowy kombinezon. A. O, maska. Włóż. Tutaj widzę, jakiś mechanik chyba ma. Samochodowy. O, śrubokręt się muszę przydać. Umiki to nie. Przydałaby się jakaś broń. Śrubokręt już mamy. Naprawa samochodu. Weźmy sobie pierwszy. Kombinezon. O, klucz do kół można sobie wziąć. Latarki. A co my tu mamy? Tu jest pusto. A, zombiaki już słyszę. O, nie, tutaj są. Dzień dobry, to pana narzędzia? O, jak fajnie, włóż na lewo. Sprawdźmy tylko, czy... jest budzik wyłączony, dobra. Ale się zombiaki zaczęły hałasować tutaj. I mi trochę zaczęło ścinać. To jest bardzo złą nowiną, ponieważ może oznaczać... Nie używam kija baseballowego, gdyż kij baseballowy zostawię sobie, jakby była większa grupka. Klucz sobie weźmy. O, idzie następny. Zobaczmy. Tu jest jakieś mieszkanie. Papierosy by się przydały, nasza postać pali. Czy to mi w ogóle cokolwiek daje? Nie, to nawet nie będziemy brać. Ograniczamy. Gra mi zaczęła strasznie ścinać. Najprawdopodobniej bardzo dużo naraz zombiaków się uaktywniło. Co jest, no nie jest dobrą opcją. Ja bym tu stał. Arbus. Rozbij. Pokrój. Chciałem mieć arbuza. Nóż kuchenny. To sobie zgarniemy. O, nożyczki. I otwieracz do konserw też się przyda.
świeżutki arbuz, mniam. Zobaczmy, co my tu mamy. Krawiectwo można by było zgarnąć w sumie. No, ewidentnie jesteśmy w mieście. Torba sportowa 65, pojemność 23. Załóż na plecy. W takim wypadku plecak można wyrzucić, nie będzie mi w takim wypadku potrzebny. I sobie tylko to zgarnijmy. Myślałem, że będzie mieć jakąś inną też animację. Czy w sensie model. Zobaczmy, co my, co wy macie dla nas. Pomarańcze. Chętnie. O, zapalniczka też fajnie. O, chrupki. O, i weźmy sobie tą zupkę. Zawsze to jakieś jedzonko. Niepokoi mnie trochę te hałasy. Zobaczmy drugą stronę. Bo tutaj są dwie osobne klatki schodowe. Tu jest cisza, tu zombiaków nie ma i jest tylko jedno mieszkanie? Czy ja tu widziałem? Nie, nie widziałem. No, do prądotwórczego generatora. Kurtka skórzana. Za ciepło by nam było. Ale tu już się troszeczkę przyciszyło. Znaczy, że zombiaków pewnie nie jest za dużo. Łożeszki. O. To miejsce jest duże. Na pewno fajnie by było przejąć to miejsce w kilku graczy. O, liczyłem, że tu może drzwi są. Ale nie ma. Dobra. Zobaczmy niżej. Czyli tu są pojedyncze mieszkania. Okej. Zobaczmy, co lubisz czytać. Spawanie. O, stolarstwo nam się na pewno przyda. Reszty na razie nie będziemy... O! O, to ja od razu przeczytam. Czytaj. I nie wziąłem, tak jak Shadowy proponował, wolnego czytania, bo to mimo wszystko, ja tego dość nie lubię i tak trzeba dużo czasu spędzić na czytaniu. Dobra. A wolne czytanie spowalnia to jeszcze i to wcale nie jest takie fajne. Trzeba by było wziąć od razu, wydaje mi się, że analfabetę. Żeby w ogóle książek nie tykać. No ale to też byłoby dość poważne utrudnienie. Truskaweczki. Jest i zapalniczka, ale papierosów jak nie było, tak nie ma. Ja tu widziałem... makaron z serem? Dobra. Ja bym chciał zejść niżej. Nie masz możliwości tutaj zejścia niżej? A. Ciekawe. Czyli musimy się wrócić. Okej. Okay. Czyli... Nie do końca rozumiem.
Tu jest zejście na dół. Tutaj widzę, ktoś religijny mieszkał. Wygląda jak ołtarzyk. O, rękawice skórzane. To zawsze jakaś ochrona. Pasek mamy, jest nam niepotrzebny. Denerwują mnie te zombie, które się tutaj tłuką cały czas. A to ty się tak tłukłeś. Sądząc po hałasach, jakie zrobiłeś, to spodziewałem się, że co najmniej grupka będzie. A nie, jeszcze jakieś. Walizka. Zobaczmy, co ciekawego masz. Mapa Stanów. Mało istotna. To miejsce wygląda bardzo fajnie. Dajcie znać, czy to jest to miejsce, które uważacie, że właśnie na ten... Jeju, to jest naprawdę gigantyczne miejsce. Większe niż mi się wydawało. Też. W sumie jest tam to mieszkanie. Zobaczmy, ile zombiaków jest na dole. Jest brama wejścia. O, już jesteśmy przy wyjściu. Dobra. Tu nie ma zombiaków. Tu jest. O, i od razu ciszej się zrobiło. Oj, tutaj sklepy są od razu. To mi się podoba, to miejsce. Tutaj można by było zabezpieczyć albo w tym miejscu. Podoba mi się. A jednak dało się tędy zejść. Czyli są dwa wejścia, można je w sumie zostawić samochodami. No, myślę, że tutaj się jak najbardziej zadomowimy, zamknijmy tylko i zwiedźmy sobie jeszcze party. Dzień dobry. A, tutaj. Ktoś chce się napić kawy. Ale zamknięte. No przykro mi, no. Zombie apokalipsa, zamknięte, nie ma kawy. A, to jest kelner. Okej. Przydałyby się teraz dwa samochody. Tam widzę trochę zombie z ciekawymi przedmiotami. Dwa samochody, żeby tutaj zostawić i jesteśmy w zasadzie rzecz biorąc ustawieni, jeśli chodzi o bazę. O, otwarte. Drożdżówka z dżemem. Babeczka, to wszystko na razie może tutaj zostać, bo nic się z tego nie zepsuje i można po to przyjść później. A tu mamy kuchnię. Czy tu jest wyjście na tył? Nie, a... Spróbujmy ten kij bilardowy, ale mam wrażenie, że on się bardzo szybko połamie. Nóż kuchenny. Jego to sobie zgarniemy od razu. Okej, czyli tu nie ma wyjścia drugiego. Chyba, że tu jeszcze jest. A nie, to jest kibelek. To jest kibelek. Ładne obrazki. Gdzie można je zgarnąć.
Okej. To mamy naszą bazę. Zastanawiam się jeszcze nad żywnością, ale zważywszy, że jesteśmy w środku miasta, to myślę, że nie będzie z tym problemu. Tu mamy ubrania. Okej, to tutaj na razie wchodzić nie będę. Zobaczmy jeszcze diner. Tutaj też są obiadki. Chyba zamknięte. Powiedzieć, że to jest słabe, to jest niedopowiedzenie. Szybkie, ale słabe. Samochodów widzę trochę jest. O, tu jest grill na górze, trzeba go będzie zdobyć. Ale to nie w tym momencie. Zobaczmy sobie te samochody. Może któryś będzie się dał odpalić. Nope. Nope. Rozbicie teraz okien tutaj to byłoby bardzo. Aha. Niepokój, nerwowość. Okej. Okay. Jest tutaj problem, ponieważ gramy palaczem, musi palić. Jak sama nazwa wskazuje. O, tu mamy jakiś 24-godzinny, może będą mieć papierosy. A może ty masz? Nope. Cześć. Mnie to tym kijem można chwilę pona. Ubić. Nie szkoda go. A zasięg ma ładny. Ciekawe, czy będę w stanie trafić dwa cele. Tak. Tam widzę w tle jeszcze jedno. Jeszcze jeden zombie idzie. A ty byś się mógł ogolić, co? Powiem wam, że ta. Ten kij bilardowy sprawdza się lepiej niż się spodziewałem. Dobra, jest spora szansa, że tu będą. Macie napisane open. Czy ja mogę to już rozmontować? Mogę. Dobra, szukamy papierosów. Resztę zgarniemy sobie później, bo nasz bohater robi się nerwowy, a kiedy bohater robi się nerwowy, to nie jest za dobrze. Niestety, no taka jest wada wybrania sobie cechy. Zamknięte. Przyjdź później, albo najlepiej w ogóle. Mówiłem, że zamknięte. No. Mógłbyś mieć chociaż fajki przy sobie.
Noż. Dlaczego nie? Normalnie to pewnie trafiłbym już nie raz. Jeszcze liczyłem, że przy kasie może będzie, ale też nie ma. Pieniądze, pieniądze. Może w magazynie z tyłu będą. Nie, nie, nie. No co to za sklep? Normalnie byłoby to nie do pomyślenia. Nawet w zwykłym spożywczym można kupić papierosy. To są kibelki tylko. No jestem rozczarowany tym 24-godzinnym, powiem wam szczerze. Ale fajnie, że jest, będzie można tutaj troszeczkę jedzonka zgarnąć. Ty wyglądasz na takiego, co może mieć fajki przy sobie. Oczywiście, że nie. Okej, sytuacja robi się coraz poważniejsza. Dlaczego te wszystkie samochody mają pozamykane drzwi? W samochodach też często były papierosy. No nareszcie. Ale oczywiście pusto. Zapalniczka. Ale kluczyków nie ma. Sprawdźmy jeszcze bagażnik. Pusto. To, no cóż. Tu mamy klucz. Zgarniemy. Nie to. Bomba. Będzie można nim podjechać. Fajnie by było, gdyby był jeszcze drugi. Ile tu samochodów. Nie, ten zamknięty. Może bagażnik ma otwarty. Ma, ale nie ma nic. To jest aż dziwne, że do tej pory papierosów nie udało się znaleźć. Naprawdę. Samochód policyjny. A tam co jest? Tu jest fryzjer. Tak, fryzjer. No to tu raczej nie spodziewam się znaleźć. Bardziej, że zamknięte. Wow. Ktoś tutaj już wybił okno, widzę. Nie ma.
I tyle, jeśli chodzi o bilardowy. To jest naprawdę zdrowe miasto. Nigdzie papierosów nie ma. Ja pierwszy raz aż tak szukam papierosów i nie mogę znaleźć. No dobra, spróbujmy tu. Półki wyglądają raczej na puste. Ale może coś się uda znaleźć. Nie przykułem uwagi zombiaków? Nie. I bardzo dobrze. A, tu jest pusto. O, tu coś jest. Płyty CD. Gitara basowa. Czyli sklep muzyczny, w skrócie. Kompletnie nieprzydatne. A to jest nawet ładne. Kibelek. No, wyłaź. A tutaj co jest? Aha. No cóż, wygląda na to, że w następnym odcinku będzie zrobimy sobie questa w poszukiwaniu papierosów. Zamknięte. A nic, trudno. Aha, ty się tutaj dobijasz. Dobrze, to się dobijaj. No dobra, ale ja myślę, że na dzisiaj to by mi starczyło. Jeszcze tylko znajdę sobie jakiś ładny widok na miniaturkę. O. Niech będzie tutaj. Bomba. Czy po tej stronie, bo w sumie tej części nie zwiedziłem jeszcze. Może tu będą mieć papierosy. Chociaż zaczynam w to wątpić. Przepraszam za telefon, jeśli był słyszany. Telefony. A, czyli było tu, tylko zasłonięte. Okej. Okay. Bo ja tutaj ten i nie widziałem schodów. Widocznie one tutaj były. Ale dobrze. Tak jak mówiłem, myślę, że na dziś byłoby tutaj to wszystko. Dajcie znać, czy miejsce na bazę wam odpowiada. A ja wrócę do was w następnym odcinku na poszukiwanie papierosów. O, szef kuchni nie ma. Ale bieda. No nic, w każdym bądź razie ja bym chciał za dzisiaj wam bardzo podziękować. No i do następnego, mówił do was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć.